Cześć, witajcie znowu w Brickfield w LEGO mieście. Dzisiaj pogadamy troszkę o szpitalu, ale nie tylko. Zapraszam. Jak dobrze wiecie, ten szpital to mój najnowszy motek. Poświęciłem mu naprawdę sporo czasu. No i postanowiłem go w końcu umieścić w mieście. Jak widać, ten szpital znajduje się zaraz obok posterunku policji. No i tak jak już wcześniej mówiłem, on przerasta wszystkie inne budynki, ale nie ma tak wcale najgorzej. Główna sprawa jest taka, że to miejsce, w którym ten szpital się w tym momencie znajduje, to raczej nie jest jego docelowe miejsce. Jak widzicie, jest tutaj ten mini park japońsko-chiński. I kiedyś mówiłem, że zaraz obok chcę zrobić jakiś taki sushi bar, coś takiego. No, ja mam ten najnowszy zestaw Creator 3 w jednym z Noodle Shopem i to będę raczej przerabiał na takiego modulara, żeby to się wpasowało tutaj w tą pozycję. Ale na pewno to nie będzie tak wysokie jak szpital, dlatego ten szpital się przeniesie gdzieś indziej. Ja podejrzewam, że on kiedyś, za jakiś czas wyląduje tutaj na tych zielonych płytach. To jest wszystko wolne miejsce na modulary, które docelowo się tutaj pojawią. No i jak widzicie, cały czas tutaj jeszcze są te małe budynki z Creator, też 3 w jednym, których nie mam czasu przerobić, ale na pewno będzie z tego sklep rowerowy. No i może coś jeszcze z tego burger baru się uda zrobić. No a co do reszty miasta, to tak jak dobrze wiecie, zacząłem budowę plaży i ten projekt już nabiera troszkę kolorów, już nabiera troszkę kształtów. Jak możecie zauważyć, wpakowałem tutaj dwa zestawy City, a w zasadzie jeden zestaw City, a drugi to zestaw chyba Creator 3 w jednym, ten z takim domkiem surfingowców. No i zrobiło się tutaj pełno, mimo że to są tylko dwa zestawy, a już tutaj jest naprawdę, naprawdę tłok według mnie, bo dodając jeszcze inne minifigurki, nie wiem czy jeszcze coś mi się tutaj uda zmieścić. No i planuję też sporo takich zestawów, które znajdą się na wodzie, różnego rodzaju łódki, deski surfingowe. No ale tego mi się chyba za dużo tam nie uda zmieścić. Główną częścią tej plaży tutaj w tym momencie jest ta skała, która powstaje. No i ja jestem z niej, muszę powiedzieć, bardzo zadowolony. Jeszcze widzicie, te wykończenia nie są jeszcze tutaj zrobione do końca, no bo jeszcze nie mam takiego ogólnego tutaj planu na to wszystko. To znaczy, może ogólny plan jest, ale nie ma takiego szczegółowego planu, jak to wszystko połączyć, bo to prawdopodobnie będą tutaj tile pomiędzy tym plate'em i tymi skałami, żeby to można było rozczepić w razie, gdybym musiał sobie odsunąć tutaj ten oto stolik. No, bo ta plaża, ze względu na to, że ona tak szybko rośnie, ja będę musiał tutaj dorobić prawdopodobnie drugi taki sam stolik, który będzie kończył się tutaj. Widzicie, tutaj sporo syfu na dole, ale to są klocki, które ja używam do budowy właśnie tej plaży. No i tak to na razie wygląda. No, plan jest taki, tak jak mówiłem, że u góry będzie tutaj deptak i pojawiły się już schody, bo ostatnio też już były jakieś zapytania, czy będą schody. Na pewno będą schody, a w zasadzie już są. Jeszcze je będę musiał tutaj jakoś wytajlować, poprawić. No i tutaj w tym rogu ja czekam na najnowszy zestaw Ideas z latarnią, bo to się tam pojawi. No i ja chyba nie widzę sensu na razie, żeby budować tę skałę, bo będę to pewnie musiał rozwalać, żeby wpasować tę latarnię. Ja nie mam pojęcia, jaka ona będzie wielka. Mam nadzieję, że nie aż tak, żeby nie zabrało mi za dużo z tej plaży, no i żeby ten domek też nie przerósł w zasadzie, no żeby to nie wyglądało głupio przy tej latarni. No i to tyle, a jeszcze kolejną rzeczą, która się dzieje w mieście, to Wesołe Miasteczko, które odkładam jeszcze dalej. Pojawił się już zestaw, który możecie zobaczyć na moim kanale. Recenzja tego oto zestawu, który zakupiłem ostatnio w sklepie Leeds. On będzie oczywiście rozłożony, ten zestaw, no ale to wszystko tutaj zostanie przerobione. Pojawią się te ścieżki, nowe drogi. Boję się aż tego ruszać, bo ogrom pracy tutaj jest naprawdę duży. No i nie mam jeszcze do końca na to też pomysłu. Na razie staram się skupić się na plaży,
No a po plaży może zajmę się właśnie tym wysokim miasteczkiem, no a w międzyczasie jeszcze będę musiał tutaj tworzyć jakieś mocki, żeby to miasto tutaj zacząć wypełniać. No z dzisiejszego odcinka to chyba wszystko. No powiedzcie, co myślicie o tym szpitalu tutaj w tym miejscu. Ja wiem, że on nie wygląda za ciekawie, no a za nim jeszcze jest dużo wolnego miejsca, także nie wiem, co tutaj się jeszcze pojawi. Sporo pracy przede mną, no i sporo główkowania. No, ale to wszystko na dzisiaj, także żegnam Was. Cześć.